siema, z tej strony Mrówka. Mamy 7.7. środę. Kombajn już jest prawie zrobiony, no ale wyszła kolejna usterka, którą trzeba będzie poprawić, bo jak zakładaliśmy pas na sieczkarnię, to ukręciła się śruba 16, bo tam jest takie, tam ogólnie jest taka modyfikacja zrobiona przeze mnie i przez ojca. Zaraz to odkręcę, bo tutaj chyba coś było, jakaś 16 czy coś, ale no to musieliśmy tam przyspawać inną nakrętkę czy coś. Coś takiego było, zwiercić, a potem przyspawać. Ogólnie to jest ta obudowa paska, ale ona też służy jako mocowanie napinacza. No teraz jak jest pasek nowy, to tutaj nie potrzeba. No teraz akurat bo tam jest ściągnięty. Napinacza nie potrzeba, ale jak tu był napinacz, wiadomo, że to jest, trzyma się tylko na tym paskowniku, no i tutaj. I tutaj jakieś słabo trzymało, to cała obudowa latała. I to w ogóle nie trzymało. My to potem z ojcem poprawiliśmy. No. No i teraz śruba pęka. Dokręcaliśmy, niby no, mocno nie dokręcaliśmy, a pękła i trzeba znowu poprawić. Nie trzeba nic zrobić. Po prostu trzeba ją wykręcić. O. I tam był chyba w środku gwint czy coś. Tylko że ten gwint był zniszczony. I musiałem dać 16 i po prostu wspawać, bo nie było innego pomysłu. Też tam chyba troszeczkę było to na szybko robione. Ale już tam ładnych parę lat już jeździ, także nic się z tym nie działo. Jedynie co ta śruba. No ta śruba musiała być miękka albo coś. Przeciągnięta. No i dobra, to mamy, to muszę w sumie co, przyniosę nakrętkę i zakładam z powrotem. A, to tam można powiedzieć, że żadna awaria. Teraz tak, drążek kierowniczy od 30 jest zamontowany, jest ciutkę tam, przemalowałem go na czarno, tak żeby też ładnie wyglądał. I oczywiście tu zaraz poprawiłem spawy, bo to były tak położone spawy, tak cieniutko, że w razie, a w razie... Żeby coś nie puściło na polu, to jeszcze tu poprawiłem, tu pospawałem, ale tu wsadziłem ten pręt, co w poprzednim vlogu tam pokazywałem, bo mi idealnie pasował ten, co ze złomu przywiozłem, także prawie na całej długości, tak żeby mogły drążki, te końcówki wejść, gwinty do końca. Też nie wystawiałem końcówek tych gwintów trochę więcej, tam 2, 3 czy tam 4 cm, bo to są 16, tam były 20 i żeby czasami się nie przegięło czy coś, to wolałem je schować. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy nie. No ale tak myślę, że będzie ok. O, i ten drążek jest teraz sztywny, a tamten to cały latał. Tu ogranicznik, przedłużyłem śrubę, bo właśnie przez to, że nie było ogranicznika, koło uderzało tutaj, zahaczało raczej w ten drążek i wyginało drążek. A teraz jest ogranicznik, nie wiem ile to ma, nawet 3 cm. Coś koło 3 cm ma. O, także można powiedzieć, i wspomaganie też chodzi. Tutaj nakrętkę, tu już też wszystko poskładaliśmy, te blachy, nakrętka przyszła nowa, bo stare nie mogliśmy dokręcić i nawet nie dała jej rady rura. Tam zrobiłem bańki, ale te bańki nie są do paliwa, bo temu kombajnowi spokojnie starczy te 120 litrów, co jest w zbiorniku. No i nie są też do ściągania paliwa, jak ojciec idzie na obiad. One są po prostu do wody, w razie jakby zabrakło w chodnicy, w razie jakby się gdzieś łożysko zaczęło zacierać czy coś i gdzieś tam miałoby się coś tam zapalić, to wtedy mamy tą wodę pod ręką. Tutaj powiedziałem sobie, że w tym roku założę halogeny do tego kombajna. Oczywiście nie kupowałem nowych, miałem Wesema zwykłe, bo do Zetora zakładaliśmy halogeny, ojciec je pościągał i po prostu leżały w szafce, a nie będę kupował tam na półtora miesiąca halogenów LEDowych, te starczą w zupełności. Tu zrobiłem taki mały panelik z bezpiecznikiem na zewnątrz, żeby nie trzeba było tego rozkręcać, tylko szybko się przełoży bezpiecznik. I teraz tak, tu mamy przód, dwa, tutaj koło tego, i tu mamy bok.
na rurę. Może jeszcze założę z tyłu, ale to może, zobaczę. A tu już chyba nie będę ciągnął kabli, tylko tam wezmę sobie z lamp i po prostu tam mam taki halogen z włącznikiem i go po prostu tam zamontuję, ale to na spokojnie. Ojciec pobawił się z rozdzielaczem, nie przekładał rozdzielacza, bo ten rozdzielacz jest inny od tego, co pokazywałem wcześniej. Co było tutaj w tym rozdzielaczu? Pęknięta sprężyna. I on po prostu tak, o, on tak nie chodził. O, on tak, tak. Bo to ma do siebie, te rozdzielacze mają to do siebie, że jak przeszło tu, to zaczął przepuszczać zawór bezpieczeństwa olej. Bo on po prostu się przesuwał. W tą raczej nie, przeważnie w tą. A on ma być podczas pracy w tej pozycji. Tak ma być. O, ojciec założył inną sprężynę i teraz o. I odbija w tą, i odbija w tą. I tak prawidłowo powinien działać rozdzielacz w tym kombajnie. A nie, że to będzie gdzieś tam sobie latać, ten. I trzeba było zawsze trzymać, tak? Tutaj zmieniasz biegi, a to ci ucieka. I zaczyna zawór przepuszczać olej. I na, no. I tak to tutaj działa. Także ojciec się tutaj z tym pobawił. Sprawdzaliśmy, czy dobrze złożył, że podnosi i header podnosi. Chociaż nie wiem, czy od, nie zejdzie, bo jest na samym dole. Header podnosi. Przyspieszacz przyspiesza. Czyli wszystko działa, jedynie co, to muszę dolać oleju. I tam chyba ojciec kupił ten olej. To będę musiał wlać, ale jeszcze mu się zapytam, bo nie jestem pewny. No i co teraz? Co tu jeszcze, kurczę, grzebaliśmy? No w sumie... O, tu kable puściłem tu na ramce, trytką porozprowadzałem, tu poszedłem na dole, pod tym. Może pokażę z przodu, jak to wygląda. A, jeszcze coś. Miałem sprawdzić siedząc, jak się dusi pedał. O, teraz jest ok. Teraz jest ok. A wcześniej, jak nie zrobiłem tej, jak były takie luzy, nie było tej tulejki, to ten pedał to tak, o, tak odchodził i chciałeś zaciągnąć, a on kurde uciekał na bok, nie? No tak samo hamulce, o, już biorą wcześniej, poprzednio dochodziły już nawet do blachy, bo widać, że ta blacha jest wygięta. A teraz są podciągnięte, elegancko. Także tu wszystko ładnie działa. Dzisiaj będziemy pewnie zakładać, header. Co tu? O. O, i tak wyglądają halogeny. O. Tu je założyłem, nie zakładałem je gdzieś dalej, bo żeby tam gdzieś gałęzie czy coś, żeby nie urwać. Akurat tu pod lampą były takie otworki, to tu mi idealnie pasowały. No. I będzie gitarka. W razie co w nocy, czy coś, jak się będzie jechało. Bo rok temu mieliśmy taką sytuację, że mogliśmy jechać jeszcze, ale ojciec stwierdził, że nie pojedzie. Bo mówi, że za ciemno, nic nie widzi. No to mu obiecałem w tym roku, że założę mu halogeny, żeby mógł jechać do oporu. No i w tym roku nie wykręci się z tego, że jest ciemno. No bo są halogeny i będziemy jechać do oporu. Siemanko, mamy dzień kolejny, 8. Niestety wczoraj nie udało się nam założyć headeru, a taki był plan. Zaczął padać deszcz, ale zabraliśmy się za to dzisiaj. Chociaż też tam leciutko coś tam kropi, ale w końcu trzeba go tam zmontować. Także lecimy po header. Kurde, ten ciągnik tak rzadko używany, że tam się kurde pszczoły zalęgły w nim. Ja pierdzielę. Co by tu wziąć? O. Trzeba je tam delikatnie zutylizować. Może to weźmy na dół, cyk. I... Okej, okay.
jeszcze, dobra, idzie na dół. Czekaj. Chyba sprzęgło trzeba podciągnąć. Albo się zastało. Do headerów jest nieoryginalny, zrobiłem go sam, tam jakieś koła mi leżały od chyba kosa. No i żeby kombajn wepchnąć głębiej pod wiatę, no to zrobiłem taką prowizorę na szybko, tyle że koła są na samym końcu, no i trzeba je tym gdzieś cofać czy manewrować, to troszeczkę jest problem. On jest też długi, ma chyba ze 4,5 metra 3 metry header, to 4 metry, bo 4 metry no to tak trochę zabawy jest, ale to jest tylko wózek po to, żeby postawić go na zimę. On tam nie jeździ po drogach, bo to jest header 3 metrowy, także nie ma potrzeby, a zresztą ten header nie jest przystosowany do tego, żeby ściągać go i zakładać. Dobra. Podjedziemy tutaj. Ja go sobie rozpakuję. On tam ma płyty, nie płyty, inne pierdoły położone, tak żeby nie dostawało się do niego woda. O, tak jest zawinięty. Tu jest płyta. Także ja to sobie rozbiorę, rozpakuję i widzimy się może po krótkiej przerwie.